Rim dim, i mogę reagować na utwór z Chorwacji Rim dim tagi rim. Cześć wszystkim, z tej strony Miechulec, a to kolejny odcinek z reakcjami na piosenki z Eurowizji 2024. Pisaliście w komentarzach, prosiliście o te reakcje i w końcu udało mi się znaleźć czas i są reakcje na piosenkę z Chorwacji na Eurowizję 2024. Powiem wam szczerze, bycie fanem Chorwacji na Eurowizji to nie lada wyczyn. Znam jedną taką osobę, która przeżywa każdą, absolutnie każdą pierdołę związaną z Eurowizją w Chorwacji. Jest to Ewa. Ewciu, pozdrawiam cię serdecznie, ale do tej pory nie rozumiem, jak można jarać się Chorwacją na Eurowizji, tak wiecie, ogólnie. A dlaczego jest to takie trudne? Spójrzmy chociażby na Dorę, czyli chorwackie preselekcje do Eurowizji. W tym roku te dwa półfinały, z których tak naprawdę większość uczestników trafiła do finału. W finale aż 16 piosenek, ale nie ma czego słuchać. Albo piosenki są miałkie, albo są na poziomie naprawdę słabym jakościowo, albo widać, że są kupione, wiecie, z zagranicy, pewnie ze Szwecji, albo w ogóle z zachodu i tak próbują być bardzo zachodnie. A jeżeli już jest jakaś taka piosenka naprawdę autentyczna, to jest z kolei bardzo źle zaśpiewana. Więc naprawdę, powiem wam szczerze, trudno mi było wybrać jakiegoś kandydata na Eurowizję z Chorwacji, ale była jedna piosenka, która faktycznie przykuła moją uwagę, była inna, była oryginalna i miałem takie, dobra, w tej całej miałkości niech to jedzie. Niech to jedzie, bo to jest inne. I właśnie, Baby Lasagna pojechał na Eurowizję, wygrał Dorę i teraz mogę reagować na jego utwór Rim Tim Tak Dim. Dobra, zapnijcie pasy i szykujcie się na abstrakcyjny występ. No tak, tu już początek... Tu już początek mówi wiele o tym, jaki to będzie występ, że to będzie po prostu performance głównie. On w ogóle mi się kojarzy z jakimś takim piratem. Taki ma wizerunek, pirata. Zwierzątka, świnki, kuski, koniki. Powiem tak, jest to dziwne, teoretycznie te wszystkie elementy, ci ludzie, jacy są na scenie, to w ogóle jest niepoukładane, totalny chaos, ale w tym wszystkim jest jakiś urok. Eurowizja lata 2000, naprawdę. Rok na Eurowizji lata 2000 z wyłączeniem Lordi. Ja najbardziej lubię te po prostu ludowe ruchy choreograficzne i te kobiety przebraną za taką ludową babę. Tak, kocham po prostu ten image, kocham ten pomysł, bo to jest tak... Wydawałoby się, że tego się nie da połączyć z takim brzmieniem piosenki, a jednak... Wow! Wow! No wokalnie, wiecie, wymaga poprawy, to na pewno. Ach, jest ogień! Jezu, co on robi tej kobiecie? Jak on ją prowadzi? Jas! Ale nie mam sił, ile krajów decyduje się właśnie w tym roku na te elektroniczne wstawki. Nie wiem, to jest jakiś trend globalny. A to jest też ciekawe, że mamy z jednej strony rock, ale jednak bridge totalnie klubowy. No to jest zjawisko i to faktycznie jest coś, co przykuwa uwagę. Trochę Lordi, trochę Karia, trochę zupełnie co innego, coś nowego, coś świeżego. Dlatego to wygrało, bo nie mogło nic innego wygrać. Yes!
To ma w sobie moc, to ma w sobie power. Ja nie dziwię się, że Chorwaci tak stadnie zagłosowali na ten utwór, bo przecież zdobył on aż ponad 50% głosów w televotingu. No bo co mieli wybrać? Co ci Chorwaci biedni mogą wybrać, skoro piosenki, które są jakby zachodnie, no jednak są takie, powiedziałbym, marnej jakości. Nie ma dobrej jakości też autentycznych, takich wiecie, bałkańskich ballad. Tego mi brakuje, bo jak ja słyszę Chorwację, to sobie myślę, Boże, bałkańska ballada, a dostaję najczęściej właśnie jakieś piosenki typu TikTok, które bardzo aspirują do tego, żeby być światowe i europejskie, no są bardzo takie lokalne. I to jest wszystko wtórne i powtarzane, więc bardzo się cieszę, że Chorwaci po raz drugi z rzędu w kolejnym roku wysyłają po prostu coś, co jest oryginalne, bo tylko ta oryginalność ma tak naprawdę w ich przypadku szansę na sukces. A tutaj powiem szczerze, że recenzje i w ogóle opinie o tej piosence fanów mnie zaskoczyły, bo myślałem, że to będzie tak, że jakaś część osób będzie widzieć w tym faktycznie kandydata do zwycięstwa, no bo to jest bardzo oryginalne, I abstrakcyjne, ale duża część jednak będzie hejtować, że to jest no, taki słaby wybór, że nic ciekawego, że to już jest w sumie trochę kopiarstwo po Carii, a z drugiej strony to w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. A mimo wszystko wydaje mi się, że odzew jest pozytywny i powiem wam, że mimo, że ja też tutaj na tym kanale bardzo często mówię, że nie, performance to nie, piosenka, wokal, muzyka, tak, to się najbardziej zgadza, to najbardziej kocham, tego najbardziej poszukuję, to jednak coś jest takiego magicznego, coś jest w tym zespole, co mnie osobiście przyciąga do niego i mimo, że słychać, że on nie dawał sobie rady wokalnie w pewnych momentach, chociażby w pierwszym refrenie, to mimo wszystko ja jestem w stanie mu wybaczyć, zapomnieć o tym, przymknąć oko, bo całokształt, który jest tak niespójny, jednak tworzy jakąś pewną całość, która jest nieszablonowa, oryginalna. No i jedyne co, to faktycznie ich, może nie bolączką, ale na ich niekorzyść może działać to, że na tegorocznej Eurowizji są już zespoły, które też stawiają na performance i też są to zespoły męskie, chociażby Estonia, Finlandia. Wiadomo, że nie do końca tutaj możemy porównać te piosenki, no bo brzmienie jest trochę inne, zdecydowanie inne w porównaniu na przykład Finlandia, Chorwacja, ale mimo to jednak jakby schemat jest dość podobny. Więc pytanie, czy ktoś na tym nie straci, ale jeżeli ktoś miałby stracić, to sorry, ale jednak bardziej Finowie czy Estończycy, no bo jednak Chorwacja wydaje mi się, że bardziej po prostu przemawia do widza, może tymi kotkami, może tymi elementami tanecznymi, może po prostu brzmieniem piosenki, nie wiem, coś jest w tym takiego, co mnie ujmuje i życzę Chorwatom jak najlepiej, bo ich utwór naprawdę ma szansę zająć najwyższe miejsce od wielu, wielu lat. To może być czołowa dziesiątka. Pytanie, jak tak naprawdę ten utwór odbiorą jurorzy, bo to, że odbiorą go dobrze widzowie, to jestem przekonany. Na pewno on zrobi ogromne wrażenie w hali, w arenie, kiedy będzie się oglądało Eurowizję na żywo, ale przed telewizorami na pewno też to zostanie świetnie pokazane, bo po prostu ten utwór ma do tego potencjał. On, wbrew pozorom, jest bardzo, ale to bardzo festiwalowy. Więc wydaje mi się, że Eurowizja w kamerze pokocha po prostu tę piosenkę i ten występ. No ale pytanie, co jurorzy wybiorą, bo moim zdaniem bardziej zagłosują na przykład właśnie na Wielką Brytanię niż na coś takiego oryginalnego. Ale pożyjemy, zobaczymy, już niebawem będziemy wiedzieć więcej. Tak więc na razie pozostańmy w tej niepewności. I pytanie, jak tobie się podoba utwór z Chorwacji na Eurowizję? Czy ty byś wybrała lub wybrał właśnie Baby Lasagne do reprezentowania Chorwacji? Daj znać koniecznie w komentarzu, a jeżeli podobają ci się moje filmy, to zostaw też lajka i subskrybuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia także na Discordzie, na Instagramie i na TikToku, gdzie publikuję codziennie jakieś właśnie śmieszne albo informacyjne treści o Eurowizji oczywiście, a my widzimy się już niebawem w kolejnych filmach, czy to w reakcjach, czy to właśnie w różnych specjalnych filmach związanych z Polską na Eurowizji. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!